Siemano, z tej strony Skydum, witam was w ostatnim odcinku Zdegradowanych Barceloną, więc mam prośbę, piszcie propozycje na następny klub do tej serii z krótką historią, dlaczego został zdegradowany. Najlepiej, żeby to był klub z Francji, Niemiec lub Włoszech, ponieważ w tych krajach jeszcze nie graliśmy ani razu. Tu macie jeszcze 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli chcesz tu być, to wiesz co robić, a teraz już zaczynamy. Brakuje ci monet na tocy, wbije na supercoinsy.pl. Kupisz tam coinsy bezpiecznie, a używając widoczny na ekranie kodów rabatowych możesz zgarnąć od 10 do 15% zniżki. Możesz też wziąć udział w konkursach, w których do wygrania są 3 świetne karty, w tym Cristiano Ronaldo Shape Shifters. Dodatkowo podczas tej promocji na Instagramie supercoinsy codziennie będzie pojawiać się zagadka, za której rozwiązanie będzie można zgarnąć darmowe coinsy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Polecam! W sezonie 11 celem Puyola było znalezienie się w top 3 La Ligi. Poza tym musiał wygrać Puchar Hiszpanii oraz Krajowy Superpuchar, a w Lidze Mistrzów celem był półfinał. Z klubem pożegnał się Chalo, w którym miał już 31 lat, więc to była ostatnia okazja, aby na nim zarobić. Ogólnie bardzo dobrze sobie radził w Barcelonie, ale zdaniem Puyola był już niestety niepotrzebny. Na jego miejsce przyszedł ze Espanyolu Stefanowicz, który w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem ligi i miejmy nadzieję, że w Barcelonie będzie tak skuteczny jak właśnie w Espanyolu. A ostatni jest ogromny transfer, największy póki co w tej karierze. Za 110 milionów z Girony przychodzi Kamavinga, który był polecany przez wielu skautów, którzy twierdzili, że będzie pasował idealnie do Blaugrany. Po okienku tak wygląda skład Barcelony, są wzmocnienia, ale czy to wystarczy, żeby coś wygrać w tym sezonie? Tego dowiemy się w trakcie. Losowanie w Pucharze Króla było pechowe, ponieważ Barcelona trafiła na Walencję, która kilka lat już rządzi w Hiszpanii, ale o dziwo udało się wygrać 2-0. Grupa w Lidze Mistrzów zapowiadała się niezbyt ciekawie, ale ostatecznie udało się wyjść z pierwszego miejsca z 16 punktami. Po tym dobrym okresie przyszedł czas na najwyższą porażkę w tym sezonie, o dziwo z Levante. Wtedy wynik wyglądał następująco. Kolejna wiadomość też jest zła, ponieważ podstawowy obrońca Mery doznał kontuzji na 4 miesiące i to mocno osłabia Barcelonę, bo w rezerwach nie ma zawodnika na podobnym poziomie. Trzeba przyznać, że Levante umie grać przeciwko Barcelonie, ponieważ znowu wygrali, tym razem w Pucharze Króla i spotkanie rozstrzygnęło się po karnych. Żeby tego było mało, kolejny obrońca doznał kontuzji, więc zostało w klubie 3 zdrowych środkowych obrońców, co przy tylu spotkaniach może być problematyczne. Ale szczęście w nieszczęściu, ponieważ zaraz po tej kontuzji było okienko transferowe i jeden ze skautów zasugerował zakup Saliby, który chciał odejść z Lazio, więc Barcelona długo nie czekała i kupiła tego zawodnika. W 1/8 Ligi Mistrzów Barcelona grała z Napoli, ale poradziła sobie bez problemu. Wygrali 5-2 w dwumeczu. Tak łatwo nie było w półfinale Superpucharu Hiszpanii, dlatego że tam nie udało się wygrać z Realem Madryt i przez to Barcelonie zostaje już tylko gra w Lidze Mistrzów i oczywiście w La Lidze. Do końca sezonu Blaugrana jeszcze będzie musiała grać bez rezerwowego prawego skrzydłowego, bo niestety doznał kontuzji. Przygoda w Lidze Mistrzów jeszcze się nie kończy, ponieważ udało się Barcelonie wygrać z PSG, które było w tej edycji Ligi Mistrzów faworytem do wygrania. Kontuzje w tym sezonie były co chwilę, tym razem Peña miał pecha i został wykluczony z gry do końca sezonu, ale na szczęście jest jeszcze Kofi, który też jest bardzo dobrym bramkarzem. W półfinale Ligi Mistrzów mieliśmy powtórkę z półfinału Superpucharu Hiszpanii, ale tym razem to Barcelona okazała się lepsza i w dwumeczu wygrała 5-2. I wydawałoby się, że z Milanem pójdzie gładko w finale, a tak nie było i niestety Barcelona nie wygrywa Ligi Mistrzów. No niestety, może innym razem się uda. W przedostatniej kolejce La Ligi podopieczni Puyola wygrali z Deportivo Alaves aż 5-0, co było oczywiście najwyższym zwycięstwem w tym sezonie. Najważniejszą informacją w tym sezonie jest to, że Barcelonie po 10 sezonach w końcu udaje się wygrać La Ligę. Długo kibice musieli na to czekać, ale nareszcie się udało. Zobaczymy w następnym sezonie, czy to był przypadek, czy jednak ten zespół już jest tak mocny. W drużynie sezonu La Ligi znalazło się miejsce dla Kopy, Majejo, Romero, Zindilisa, Campiego, Czumiego i Frimponga. Najlepszym zawodnikiem sezonu został Chorwat Cop. Miał najwięcej asyst oraz bramek, więc myślę, że nikogo to nie powinno dziwić. W obronie najlepszy był jak zawsze Frimpong, no to jest po prostu niesamowity zawodnik,
nie spodziewałem się, że jest aż tak dobry. A najlepiej rozwinął się Zindilis, który w tym sezonie też wykręcił niesamowite liczby, ale o tym już raczej wiecie, bo był w drużynie sezonu. Po sukcesie w lidze zarząd oczekiwał jeszcze więcej od Puyola, ponieważ uznano, że jeżeli udało się wygrać ligę, to teraz powinno się wygrywać na każdej płaszczyźnie. I cel na ten sezon jest taki, aby wygrać każde możliwe rozgrywki. Przed sezonem karierę zakończył już zapomniany zawodnik, który ostatnio pojawił się na boisku chyba z 5 lat temu, czyli Reca. Miał jeden dobry sezon, ale ogólnie transfer na minus, tym bardziej, że później nie dało się go sprzedać. Z klubem pożegnał się również Stefanowicz, który był kupiony w poprzednim sezonie, ale radził sobie fatalnie, strzelił jedną bramkę w 30 spotkaniach i pieniądze z Bośniaka zostały przeznaczone na transfer byłego zawodnika Barcelony, Fatiego. Wiele osób nalegało na ten transfer, tym bardziej, że Fati przez grę w Evertonie nie miał szans na grę w Lidze Mistrzów, więc ten transfer mu się po prostu opłacał. I tak naprawdę to tyle z transferów, wiele się nie działo. Fati będzie występować na prawym skrzydle, ponieważ póki co Romero jest nie do zastąpienia. Sezon zaczyna się źle, ponieważ od kontuzji Saliby, więc od początku było wiadomo, że to nie będzie prosty sezon. Puchar Króla podopieczni Puyola rozpoczęli od 1:16, gdzie trafili na Huesca, więc tutaj rezerwowy skład wystarczył. W kolejnej rundzie też rezerwowy skład wystarczył, chociaż przeciwnik był już cięższy, i tutaj wynik jest skromny. Grupa w Lidze Mistrzów ponownie nie była łatwa, ale znowu Barcelona kończy ją na pierwszym miejscu, ale z Juventusem nie udało się wygrać ani razu, więc jest jeszcze co zmieniać. Ćwierćfinał Pucharu Hiszpanii był bardzo udany, ponieważ udało się pokonać jedną z topowych drużyn w La Lidze, aż 4-0 i to była najwyższa wygrana w tym sezonie, dumy Katalonii. Plaga kontuzji nadal trwa i tym razem sięgnęła topowego zawodnika drużyny, czyli Romero, i przez 6 tygodni Barcelona musi sobie radzić bez niego. W trakcie tej kontuzji Romero jeszcze odebrał złotą piłkę, co szczerze mnie zaskoczyło, ale to bardzo fajna wiadomość i oby jeszcze komuś z tej drużyny udało się sięgnąć po te trofeum. W drużynie roku oprócz Romero znalazł się jeszcze Cop, który moim zdaniem bardziej zasłużył na złotą piłkę, ale okej, nie będę się czepiać. W Superpucharze Hiszpanii zespół Puyola grał z Atletico Madryt, który miał swój gorszy okres, więc mecz z nimi nie był niczym trudnym, a finał z Realem Sociedad też nie był wymagający, bo Barcelona po prostu potrafi przeciwko nimi grać i dzięki temu mamy pierwszy zdobyty puchar w tym sezonie. A potem oczywiście kontuzja, tym razem miał ją Miranda, na szczęście Kalifi ostatnio grał ciągle w pierwszym składzie, więc na jakość drużyny to raczej nie wpłynie. Półfinał w Pucharze Króla też przebiegł naprawdę prosto, 6-1 w dwóch meczu z Villarrealem, a finał ze Sevillą też nie wydawał się zbyt ciężki i tak faktycznie było, 3-0 w finale, gdzie nawet Blaugrana nie grała najmocniejszym składem, więc finał naprawdę gładko poszedł. Ale zaraz po tym w La Lidze był ważny mecz z Walencją i tutaj Barcelona się skompromitowała, przegrała aż 5-0, więc taki wynik ze zespołem walczącym o tytuł no nie zapowiada się zbyt dobrze. Za to w 1/8 Ligi Mistrzów losowanie było bardzo dobre, Barcelona trafiła na Ajax i poradziła sobie bez żadnych problemów, ale Valencia w 1/4 okazała się znowu lepszym zespołem i niestety Barcelona znowu nie wygrywa Ligi Mistrzów. Pomimo tego, że Valencia była w gazie, to i tak częściej gubiła punkty w lidze i po raz drugi Puyol wygrywa ligę i ogólnie ten sezon trzeba zaliczyć do udanych, bo oprócz Ligi Mistrzów udało się wygrać wszystko. W drużynie sezonu La Ligi pojawiło się sporo graczy Barcelony, wyróżnienie dostał Kofi, Chumi, Frimpong, Cop, Zindilis, Romero i Fati. Zawodnikiem sezonu Barcelony został Zindilis. Fakt, że to wychowanych jeszcze bardziej cieszy, ale naprawdę wykręcił piękne liczby i został najlepszym strzelcem drużyny. A w obronie najlepiej prezentował się Chumi, którego już można nazwać legendą, ponieważ przez tyle sezonów nadal jest główną postacią w składzie. I na koniec jeszcze powiem, że najlepiej rozwinął się González, który przez cały sezon był podstawowym napastnikiem i póki co Puyol nie będzie szukał kogoś na jego miejsce. Barcelona wskoczyła już na taki poziom, że co roku ich zadaniem jest wygranie wszystkiego,
więc takie cele już nikogo nie powinny dziwić. Przed sezonem dwójka zawodników, która swojego czasu była podstawą tej drużyny, zakończyła karierę. Pierwszym z nich jest Baddalini, który był pierwszym takim solidnym wzmocnieniem Barcelony i wiele razy był wyróżniany na koniec sezonu. Drugim zawodnikiem jest Portugalczyk Horta, który ratował zespół przed spadkiem. W gorszym czasie to on był najlepszym zawodnikiem i sklejał środek pomocy do kupy. Klub też opuścił Traore, który chciał grać w pierwszym składzie, ale jego umiejętności były za małe. Na ławkę był to świetny gracz, ale mu to nie wystarczało, więc musiał opuścić klub. A do klubu przyszedł z Watford Zanon, świetnie zapowiadający się środkowy pomocnik defensywny. Na lewe skrzydło za Traore został sprowadzony Ndiaye za spore pieniądze, ale na tym etapie Puyolowi zależy na jak najbardziej jakościowych graczach. I najdroższym transferem jest Gambara, który tak jak pozostali będzie rezerwowym, ale Puyol wprowadza wiele rotacji w składzie, więc na pewno każdy z tych zawodników będzie miał szansę się pokazać. W pierwszym składzie zmian nie ma, ponieważ ściągnięci zostali tylko rezerwowi. Jedyną zmianą jest to, że teraz częściej grał Kalifi od Mirandy, ale tak naprawdę to tyle, nic więcej się nie zmieniło. Standardowo zaczynamy od Pucharu Króla, gdzie w 1/16 Barcelona trafiła na mocnego rywala, ale poradziła sobie znakomicie i udało się wygrać 4-1. Kolejna runda i tym razem słabszy rywal, tutaj szanse dostali rezerwowi i jak widać poradzili sobie bardzo dobrze, wygrali 3-0 z Malagą. W tym spotkaniu oprócz dobrego wyniku, niestety kontuzję złapał Majecho i to na 4 miesiące, więc bez kluczowego rezerwowego może być problem z rotacją w składzie. Ale jednak kontuzja rezerwowego nie przekreśli formy całej drużyny, a to pokazuje świetnie mecz z Granadą, który był wygrany przez podopiecznych Puyola 5-0, co oczywiście było najwyższym zwycięstwem w tym sezonie. Jeżeli chodzi o dalszy ciąg Pucharu Króla, to Barcelona nadal grała bardzo dobrze. Tutaj akurat Puyol postąpił dość ryzykownie, wystawiając rezerwowych, ale najwidoczniej Barcelona ma nawet na ławce wiele jakości i dzięki temu przechodzi dalej. Grupa w Lidze Mistrzów wygląda na pierwszy rzut oka bardzo słabo, ale wcale tak nie było, bo skład Fiorentiny wyglądał solidnie i wcale z nimi nie było tak łatwo, ale i tak Blaugrana melduje się na pierwszym miejscu. Teraz mamy dość ciekawy przypadek, ponieważ Valencia pokonuje w Super Pucharze Hiszpanii Barcelonę i to jest jeszcze normalne, ale powiem wam, że to była najwyższa porażka zespołu Puyola w tym sezonie, więc dość niski wynik jak na najwyższą porażkę. W dalszej części sezonu nie było zbyt dobrze, ponieważ kontuzji doznał Kamavinga dokładnie na 4 miesiące, więc do końca sezonu Francuz nie zagra. Ogólnie w drużynie roku znalazł się tylko jeden zawodnik Barcelony, Zindilis, liczyłem, że może jeszcze chociaż co będzie, ale no niestety. W półfinale Pucharu Hiszpanii udało się Barcelonie wygrać z Realem Madryt w 2 meczach 3-1 i w wielkim finale Duma Katalonii zmierzy się z Walencją. Ale przed tym mamy 1/8 Ligi Mistrzów i po ciężkim 2 meczach z Leverkusen Barcelona zwycięża dzięki bramkom strzelonym na wyjeździe. I zaraz po tym został rozstrzygnięty finał Pucharu Króla i Barcelona po raz kolejny sięga po ten puchar, chociaż jak widać, nie było to łatwe zadanie. Zaraz po tym finale Chumi doznał kontuzji na 4 miesiące, więc kolejny zawodnik nie zagra do końca sezonu, a to może znacznie utrudnić wygranie Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale to jeszcze nie przeszkadzało, bo Juventus grał strasznie słabo i nawet w drugim spotkaniu, grając rezerwami, udało się wygrać. Półfinał Barcelona grała z Manchesterem United i też bez większych problemów udało się wygrać, ale finał z PSG nie będzie prosty i czy udało się wygrać? Oczywiście, że tak i mamy pierwszą wygraną Ligę Mistrzów w tej serii. Zobaczymy, czy jeszcze się uda ją wygrać, bo przypominam, zostały nam 2 sezony. La Liga po raz trzeci kończy się tak samo, tylko tym razem Barcelona nie miała ani jednej porażki, więc ten sezon był naprawdę mega udany. Szkoda tylko tego Super Pucharu Hiszpanii, bo tam też mało brakowało. W drużynie sezonu La Ligi znalazło się 8 zawodników Barcelony: Kofi, Frimpong, Saliba, Kalifi, Campi, Zindilis, Cop oraz Romero. Cop został ogłoszony najlepszym strzelcem Barcelony oraz ogólnie najlepszym zawodnikiem Blaugrany. Pod względem asyst, no to tutaj wyróżnienie ma po raz kolejny Romero, ale teraz ma ich prawie 2 razy więcej. W obronie znowu Frimpong. Serio, lepszego prawego obrońcy chyba nie miał nigdy w karierze. Co ten gość robi, to jest naprawdę niesamowite. I oczywiście na koniec jeszcze powiem, że Kalifi wykazał się największym rozwojem.
mimo tego, że ma już 27 lat i powiem szczerze, troszkę się zdziwiłem, że to właśnie on ma najwyższy rozwój, ale no tak było, nie kłamie. Cel na sezon 14 jest taki sam jak w poprzednim sezonie, czyli wygrać Ligę Mistrzów, La Ligę, Puchar Króla i Super Puchar Hiszpanii, ale w tym sezonie też Barcelona grała w Super Pucharze Europy i te rozgrywki też musi wygrać. Przed sezonem z klubem pożegnał się Mere, ponieważ jest to dość wiekowy zawodnik i postanowił zakończyć karierę. Do klubu przeszedł prawy obrońca Morra Munoz, póki co będzie tylko rezerwowym, ale zobaczymy, może uda mu się wygryć ze składu Frimponga. Chociaż szczerze, no wątpię w to. A ostatnim transferem jest jeden z najlepszych środkowych obrońców na świecie, Alonso Lara. Przechodzi on za 100 milionów, kiedyś grał w Realu Madryt, więc transfer tym bardziej jest ciekawy. Skład wygląda następująco, ciężko tutaj wskazać słaby punkt tego zespołu, bo nawet ławka prezentuje się niesamowicie. Ktoś mógłby powiedzieć, że boki obrony słabo wyglądają, ale aktualnie są to najlepsi boczni obrońcy na świecie, więc no... lepiej być nie mogło. Na początku sezonu mieliśmy już pierwszy sukces Barcelony, ponieważ w Superpucharze Europy udało się pokonać Liverpool 2-1. W Pucharze Hiszpanii udało się pokonać w 1-16 Celta Vigo. Mocno wymagający to przeciwnik nie był. Rezerwy w zupełności wystarczyły, aby ich pokonać. Przed 1-8 padła najwyższa wygrana w tym sezonie podopiecznych Puyola. Było to przeciwko Osasunie. Wynik widzicie na ekranie. Ale wróćmy do Pucharu Króla, gdzie w losowaniu się poszczęściło i tutaj też rezerwowi piłkarze mieli szansę na grę i jak widać po wyniku świetnie wykorzystali swoją szansę. W ćwierćfinale Puyol nie ryzykował i wystawił dość mocny skład na Real Betis i jak najbardziej się opłaciło, bo Barcelona melduje się w kolejnej rundzie. Ale przed kolejną rundą pokażę wam grupę w Lidze Mistrzów. No Barcelona przejechała się po wszystkich jak taran, 18 punktów, 20 strzelonych bramek i tylko 2 stracone. W okienku zimowym nic się nie działo, ale mieliśmy Super Puchar Hiszpanii, w którym Barcelona bez problemu w półfinale pokonała Real Sociedad, a w finale zmierzyli się z Walencją, tam wiadomo z problemami, ale ostatecznie wynik był pozytywny dla kibiców Barcelony i Puyol może sobie dopisać kolejne trofeum. W drużynie roku 2032 znalazło się miejsce dla Kofiego, Kalifiego, Czumiego, Saliby, Copa oraz Zindilisa. Najbardziej mnie dziwi brak Frimponga, ale najwidoczniej na prawej obronie był ktoś lepszy. A my wracamy do Pucharu Króla. Półfinał świetnie pokazuje, jak Barcelona świetnie wyszła z dołku, bo pokonanie Atletico Madryt 6-0 w 2 meczu nawet w poprzednim odcinku wydawało się niemożliwe, a jednak teraz to się dzieje, no po prostu bardzo fajny widok. No i mamy finał Pucharu, wyglądał identycznie jak finał Super Pucharu, taki sam rezultat i taki sam wynik. Przejdźmy teraz do Ligi Mistrzów i jak zawsze 1-8 przebiega bez większego problemu, tym razem Blaugrana pokonuje zespół Lazio 5-1, ale ostatecznie to nie był taki świetny sezon, ponieważ Barcelona wywróciła się na Leverkusen, w ćwierćfinale przegrali po karnych i to w ogóle była ich najwyższa porażka w tym sezonie, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. Bo jak się domyślacie, w lidze nie przegrali ani jednego spotkania i czy porażkę po karnych można nazwać najwyższą porażką? Sam nie wiem szczerze, ale chyba tak. Nie wiem, napiszcie co o tym sądzicie, bo ja nie wiem co mam powiedzieć. Team of the Season znalazł się Kofi, Saliba, Kalifi, Cop, Zindilis, Campi oraz Fati. Najlepszym graczem Barcelony ponownie był Cop, ale statystyki naprawdę miał chore, ponad 30 asyst i bramek, to za często w piłce się nie dzieje, no naprawdę liczby chore. Oczywiście Chorwat miał najwięcej asyst z całego klubu, ale w wystrzelonych bramkach lepszy był Zindilis. Też świetny sezon w jego wykonaniu, no przepiękne liczby. W obronie tym razem najlepszy był Saliba, grał najczęściej i jego występy były najsolidniejsze. A największy progres był u Zanona, nie grał za dużo, ale w następnym sezonie na pewno to się zmieni. No i mamy ostatni sezon ze zdegradowanych Barceloną. W tym sezonie zadania oczywiście są takie same jak w poprzednim. Puyol musi wygrać wszystko w kraju i wszystko w Europie. W tym sezonie zakończył karierę Nunes, który w Barcelonie spędził chyba 14 sezonów, albo nawet 15.
Tego nie jestem pewien, ale był to świetny zawodnik i przez wiele lat był podstawowym zawodnikiem Blaugrany. Z klubem pożegnał się również Kamavinga, który robił naprawdę słabe liczby. Zindili zrobił od niego co sezon o wiele lepsze, więc nie warto było go trzymać i został po prostu sprzedany. Nowym wzmocnieniem na środek obrony został najlepszy obrońca na świecie, De Ligt, który ma już 33 lata, ale na ten ostatni sezon na pewno się przyda. I do klubu przeszedł jeszcze Portugalczyk Baia Pinto za 140 milionów z PSG. Aktualnie na świecie był tylko jeden lepszy napastnik, ale on kosztował w okolicach 250 milionów i na niego Barcelona pieniędzy już nie miała. Skład wygląda w ten sposób, są widoczne zmiany, ale czy dzięki nim uda się wygrać po raz drugi Ligę Mistrzów? No to tego dowiemy się na koniec tego sezonu. Dobra, i czy mogło być gorsze losowanie w 1/16 Pucharu Króla? No nie wydaje mi się. Przez takie losowanie przedwcześnie Barcelona niestety żegna się z tymi rozgrywkami. Jeszcze dopowiem, że to była najwyższa ich porażka w tym sezonie. Grupa w Lidze Mistrzów nie była zbyt wymagająca, jak zawsze zespół Puyola kończy na pierwszym miejscu, zaliczając tylko jedną porażkę z Bayernem Monachium. W Superpucharze Hiszpanii mieliśmy, że tak powiem, rewanż z Real Madryt za Puchar Króla i tym razem to Barcelona zwycięża 2-1, a finał tych rozgrywek wydaje się prostszy niż półfinał, ponieważ tutaj mamy zwycięstwo 2-0. Po Superpucharze była ogłoszona 11 roku i w niej znaleźli się tacy zawodnicy Barcelony jak Kofi, Frimpong, Kalifi, Alonso Lara, Saliba i Cop. Szkoda, że nikt nie wygrał złotej piłki i tak naprawdę w całej serii mieliśmy tylko jednego zwycięzcę z naszej drużyny. No szkoda, ale co zrobisz? W 1/8 Ligi Mistrzów nie było zbyt ciężko, ponieważ Barcelona była od początku faworytem i wynik 6-0 w dwóch meczu za bardzo nikogo nie dziwił. Przed 1/4 mieliśmy najwyższe zwycięstwo Barcelony, tym razem było to przeciwko Sevilli. Wynik naprawdę imponujący, aż 6-0. W kolejnej rundzie Ligi Mistrzów tak jednostronnego pojedynku przeciwko Liverpoolowi mało kto się spodziewał, bo wynik 6-1 w dwóch meczu z tak mocną ekipą jest niemałym zaskoczeniem. No i jak sami widzicie, będziemy mieli finał Ligi Mistrzów, ponieważ Borussia naprawdę mega słabo wyglądała w półfinale i Barcelona bez problemu ich pokonała. I patrząc na wynik w finale, to w tej edycji Ligi Mistrzów Barcelona się przejechała po każdym zespole jak taran, no po prostu nikt nawet nie nawiązał z nimi walki. A w lidze po staremu znowu Barcelona dominuje, stracili tylko 2 punkty w całym sezonie, strzelili 115 bramek, a stracili 11, więc totalnie kosmiczny wynik. W drużynie sezonu La Ligi znalazło się miejsce dla Kofiego, De Ligta, Kalifiego, Campiego, Zindilisa, Copa oraz Romero. Romero został wybrany jako najlepszy zawodnik Barcelony w tym sezonie, ale nie miał najwięcej bramek, ponieważ więcej od niego miał Zindilis i Romero też nie miał najwięcej asyst, bo więcej od niego miał Horvat Cop. Ogólnie w obronie najlepszy był nowy nabytek Barcelony, czyli De Ligt. Świetnie się wpasało do drużyny Puyola, a największy rozwój wykazał Iworyjczyk Outara. Nawet zagrał w kilku spotkaniach. A to już oczywiście koniec. Jeżeli ktoś śledził dokładnie tą serię, to może złożyć taką jednostkę wszechczasów ze zawodników, którzy występowali w tej serii. Koniecznie piszcie, co zmienić w tej serii oraz jaki klub ma być w następnym odcinku. A ja z wami się żegnam. Mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem. Yo. Essa. Póki nie osiągnąłem, to nie skończę. Tyle za mną, ale ty rozumiesz, co najgorsze. Daj mi trochę miejsca i spokoju gdzieś pod słońcem. Odrobinę szczęścia to obecnie mi pomoże. Nikt nie wierzył z tamtych jaźw we mnie. Uznałem, że tę drogę sam przejdę. Dziś czuję coraz większe pragnienie. Nie, to było moje małe marzenie.